Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Lipobon Complex na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Dzień dobry Państwu. Witam po raz kolejny w naszym cyklu. I pytanie, które dzisiaj spłynęło, to jest następujące. Mam 52 lata i w badaniach laboratoryjnych uzyskałam 300 mg procent cholesterolu i 210 trójglicerydów. I pytanie, czy mogę to zbić ziołami? Rozumiem, że nie chodzi o żadne bicie, tylko o obniżenie. Można, proszę Państwa, choć ja bym się chętnie dowiedział jeszcze więcej od tej pani, bo to jest tylko taka bardzo sucha informacja. Mianowicie, czy ta pani nie jest przypadkiem otyła, jaki jest poziom homocysteiny, jaki jest poziom glukozy, jaka jest krzepliwość krwi, jaki jest poziom kwasu moczowego. Dlaczego ja się tym interesuję? Dlatego, że wszystkie te czynniki mogą mieć ze sobą związek. Czasami ludzie chorują na coś, co nazywa się zespołem metabolicznym i wtedy występują w tym zespole metabolicznym wszystkie te pięć elementów. Możemy oczywiście działać jedynie na cholesterol, ale też warto popatrzeć na inne kwestie związane właśnie z tym schorzeniem. Dlaczego wspomniałem o homocysteinie? Dlatego, że homocysteina jest to taka substancja, która naturalnie nie występuje w naszym organizmie, jest efektem przemian metabolicznych. Efektem tutaj na tym slajdzie, który Państwo widzicie, macie pokazane, jak homocysteina może sprzyjać miażdżycy. Mianowicie nasila ona stres oksydacyjny, zwiększa skłonność do zakrzepów, zaburza funkcję śródbłonka naczyń, czyli to wszystko są czynniki sprzyjające miażdżycy. Więc mówię, że on normalnie jako tako, ta homocysteina nie występuje w organizmie, ale jest efektem przemian metabolicznych metioniny. Jeżeli one źle przebiegają, te przemiany, czyli powodowane jest to zwykle niedoborem witamin, najważniejsza to grupa tych witamin z grupy B, czyli kwas foliowy, witamina B2, B6, B12, to zwykle, jeżeli ten system jest niewydolny i powstaje podwyższony poziom homocysteiny, ona powinna się wahać na poziomie od 5 do 15 mikromoli na litr. Jeżeli mamy podwyższony poziom, to należy wpierw pamiętać o dostarczeniu właśnie organizmowi tych witamin. Więc jeżeli prowadzimy interwencję wobec pacjenta z podwyższonym poziomem cholesterolu, to warto też sprawdzić poziom homocysteiny, bo wtedy trzeba działać szeroko wachlarzowo. Zatem po pierwsze suplementacja tymi czynnikami, tymi witaminami, o którym wspomniałem. Po drugie należy rozważyć zastosowanie preparatu, składnika dietetycznego, suplementu diety, w skład którego wchodzi monakolina K. Ta substancja to jest ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu i one mają udowodnione działanie redukujące poziom cholesterolu w organizmie, ale dobrze jest ją łączyć także z innymi składnikami, takimi na przykład jak berberyna, bo ta z kolei, zwłaszcza kora i korzeń tej rośliny, może wpływać na zaburzenia metaboliczne, może obniżać poziom glukozy w surowiecy krwi, redukować masę ciała. Te dwa efekty są bardzo ważne w kontekście całego obrazu metabolicznego, zespołu metabolicznego. Oczywiście ta pani, która do nas pisze, być może ma tylko podwyższony poziom cholesterolu, bo jest w okresie pomenopauzalnym i tak się stało. Tak może być, ale jak już mówimy o tym temacie, to proszę patrzeć na niego szerzej, bo to nie tylko o cholesterol chodzi. Zresztą zależność tego cholesterolu i częstość incydentów niedokrwiennych serca, o tym się mówi, są różne zdania na ten temat. Niektórzy uważają, że ma to związek, niektórzy, i takich jest więcej oczywiście, zdecydowana większość, ale są też głosy odmienne i trzeba też brać to pod uwagę. Poza berberyną warto też pamiętać o ekstrakcie z liści karczocha. Tenże karczoch
również powoduje zmniejszoną produkcję cholesterolu, ale też działa silnie antyoksydacyjnie. Pobudza też pracę wątroby, ochronnie działa na wątrobę. Trzeba pamiętać o owocach, ekstrakt z owoców pomarańczy, bergamotki. Również ona wpływa korzystnie na redukcję cholesterolu. Zresztą Państwo macie w tej chwili planszę, gdzie ja pokazuję taką recepturę, którą my stosujemy i też postarałem się przytoczyć Państwu takie trzy publikacje naukowe, które warto brać pod uwagę, jeżeli stosuje się terapię podwyższonego poziomu cholesterolu i profilaktykę miażdżycy. Jeszcze bym zapomniał o pewnych kwestiach. Pamiętajcie Państwo, że królem układu naczyniowego jest miłorzęb japoński, więc preparaty na bazie miłorzębu japońskiego są też bardzo istotnym elementem terapeutycznym w przypadku miażdżycy. No i oczywiście resweratrol, a szczególnie ten pozyskiwany ze skórek ciemnej winogron, najlepiej w ekstrakcie na bazie alkoholu podawanym pod język. On również ma udowodnione działanie hamujące rozwój choroby niedokrwiennej serca, co udowodniono w słynnym badaniu Monika, w którym to określono, popadło to sformułowanie francuski paradoks, pokazujący, jak narody żyjące w basenie Morza Śródziemnego rzadziej chorują na choroby układu krążenia w stosunku do osób, które żyją w Wielkiej Brytanii bądź też w innych krajach północnej Europy. Szerzej o tych wszystkich sprawach możecie Państwo przeczytać w profilaktyce zdrowotnej i fitoterapii, książka, którą napisałem z panią profesor Iwoną Wawer oraz w książce Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Srogi. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety LipoBon Complex na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.